Cześć, tu Rafał z kanału Plug in Poland. Dziś kontrowersyjny temat. Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest drogie? Czy to się opłaca? Czy elektrykiem naprawdę wychodzi taniej? Czy jest to mit? Zapraszam. Do dzisiejszego porównania wybrałem kilka sieci, mianowicie Greenway, bo wydaje mi się, że jest jedną z największych sieci w Polsce, jak również Orlen. Oraz ładowanie na ładowarkach Lidla, ponieważ lubię je z tego względu, że można w tym czasie zrobić zakupy. Do porównania również wziąłem ładowanie domowe z ładowarki czy gniazdka po prostu domowego. Chcę to porównać do tankowania na stacji paliw. Musimy poczynić pewne założenia. Moim założeniem jest takie, że Niro, które mam w tej chwili, porównam do Audi A4 1.9 TDI, które miałem kiedyś. Zakładam, że Niro będzie zużywać około 15 kWh na 100 km. Natomiast z mojego doświadczenia te Audi zużywało mi około 5 litrów na 100 km. Przy mojej jeździe, która dalej uważam jest podobna. Wiadomo, że nie można tego idealnie zawsze odwzorować, ale takie subiektywne założenia poczyniłem ze swojej strony. I jak widać, odnieśmy się do oleju napędowego i przejechania A4 100 km. Wychodzi, że koszt taki byłby w granicach 35 zł. Litr paliwa 7 zł, 5 litrów na 100 km 35 zł. Jeżeli porównamy to teraz z Greenwayem prądem stałym bez abonamentu, no to wychodzi nam 47, prawie 50 zł. Jeżeli weźmiemy prąd stały z abonamentem już na Greenwayu, to zbliżamy się do porównywalnej ceny 36 zł. Prąd zmienny, no to tutaj wielkiego sensu nie ma, bo trwa długo, chyba że ktoś ma stację pod domem i w ten sposób chce to porównać. Wtedy wychodzi nieznacznie taniej, w granicach 30 zł. Na Orlenie sytuacja ma się dość podobnie. Prąd stały w granicach 37 zł, prąd zmienny 25 zł. Na Lidlu prąd stały 30 zł, prąd zmienny 23-24 zł, czyli jest już też taniej w czasie robienia zakupów, można podładować. Natomiast jeżeli dysponujemy gniazdkiem w domu bądź w garażu, w taryfie G11 przyjąłem 0,89 zł za kWh, co daje nam za naładowanie na te 100 km 13,35 zł, czyli mniej niż 15 zł. Tutaj już zaczyna być spora różnica, na każdych 100 km praktycznie 20 zł. Jeżeli wybierzemy taryfę G12 nocną, no to wtedy w nocy możemy zejść nawet do poziomu około 63 groszy, co daje nam już schodzimy poniżej 10 zł. Przyjąłem takie założenie, bo z tego co udało mi się z moich rachunków za prąd wywnioskować i znaleźć, to tyle kosztuje mniej więcej w tej chwili kilowatogodzina po doliczeniu wszystkich opłat przesyłowych, jakościowych, opłat bo możemy, bo papier, bo drzewo, bo panele, bo niebo. Jak oni tam wszystko dodają. Więc jeszcze na koniec do porównania dołożyłem panele, które kiedy świeci słońce, pozwalają ładować się zupełnie za darmo. To jest moim zdaniem największy plus. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, wtedy jest to opłacalne. Więc reasumując, moim zdaniem jeżdżenie samochodem elektrycznym jest tańsze, ale przy odpowiednich warunkach. Na pewno nie jest w każdym momencie tańsze i dla każdego. A jak wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Hej!